witam. W nowym roku za nami trzecia kolejka ligowa halowych mistrzostw Polski w hokeju na trawie rozegrana 8 stycznia. Przegląd spotkań ligowych zaczynamy od meczu Grunwaldu Poznań, drużyny zajmującej drugie miejsce w tabeli ligowej, której priorytetem jest udział w wielkim finale, a motto w jedności siła, i Stela Gniezno, drużyna zajmująca czwarte miejsce w tabeli ligowej, będącej na fali, ma na swoim koncie dwa zwycięstwa, w tym wygraną z obrońcą tytułu mistrzowskiego zespołem AZS-u, AWF-u Poznań. Zapowiadało się bardzo ciekawe spotkanie. Ci, którzy liczyli na inny wynik niż zwycięstwo Grunwaldu, zostali szybko sprowadzeni na ziemię. Grunwald Poznań 13, Stela Gniezno 3. Bramki dla Steli zdobyli Marcin Lewartowski, 2 gole i jedno trafienie Artur Mikuła. Dla Grunwaldu Jacek Kurowski, 5, Eryk Bębenek, Mikołaj Gumny i Łukasz Kosmaczewski. Po 2 trafienia Mikołaj Głowacki i Michał Kasprzyk zdobyli po jednej bramce. W czwartej kolejce ligowej Stela Gniezno podejmuje LKS Gąsawa, natomiast w klasyki ligi Grunwald Poznań zagra z Pomorzaninem Toruń. Lider rozgrywek Start 1954 Gniezno podejmował LKS Rogowo. Jak dotychczas zespół Startu z swym przeciwnikom aplikował grad bramek, padały dwucyfrowe rezultaty. Zespół rogowski na gorącym gnieźnieńskim terenie chciał zdobyć swe pierwsze ligowe punkty i zapomnieć o dotychczasowych dwóch porażkach. Start wykorzystał atut własnego boiska, wygrał to spotkanie 7-3 i pozostaje nadal liderem tabeli. Bramki dla Startu Gniezno zdobyli Maciej Wejerowski, 5 goli, i Dominik Małecki, 2 trafienia. Dla LKS-u Rogowo pozostającego nadal bez zdobyczy punktowych bramki zdobyli Adrian Krokosz, Karol Przywara i Mirosław Popiołek, zdobyli po jednej bramce. W czwartej rundzie Start 1954 Gniezno zagra w meczu wyjazdowym z AZS-em AWF-em Poznań. Natomiast LKS Rogowo przed własną publicznością zmierzy się z Wartą Poznań. Mecz drużyn, które jeszcze nie punktowały, Warta Poznań podejmowała LKS Gąsawa. Zawodnicy drużyn wychodzących na parkiet zdawali sobie sprawę, iż przegrana spycha ich zespół do grona drużyn walczących o utrzymanie się w najwyższej klasie rozgrywkowej hokeje na trawie w jego halowej odmianie. Zapowiadało się spotkanie walki. Początek meczu nie zapowiadał horroru w końcowych minutach spotkania. Trzecia kwarta kończy się prowadzeniem LKS-u 7-2. Natomiast czwarta kwarta to seria błędów i przekonania, że ten mecz LKS Gąsawa wygrał. Warta zdobyła 4 gole i zabrakło czasu na dalsze bramki. Bramki w tym spotkaniu zdobyli dla LKS-u Gąsawa Korneliusz Nitka, 4 bramki, Dominik Kotulski, 2 gole i Bartosz Strzemkowski, 1 trafienie. Dla Warty Poznań Tomasz Wachowiak, 4 gole i Michał Wakowiak, 2 bramki. W czwartej kolejce ligowej Warta zagra z LKS Rogowo, natomiast LKS Gąsawa zmierzy się ze Stelą Gniezno. Pomorzanin Toruń podejmował obrońcę tytułu mistrzowskiego zespół AZS-u AWF-u Poznań. Mecz drużyn pragnących wygrać te spotkania, i to z dwóch różnych powodów. Pomorek mający 6 punktów i wielkie chęci na utrzymanie się w ścisłej czołówce ligowej. Akademicy po przegraniu swych dwóch pierwszych spotkań nie mogli sobie pozwolić na kolejną przegraną, a tym samym stracenie kontaktu z czołówką. To zacięte i bardzo nerwowe spotkanie, w którym prowadzenie przechodziło z rąk do rąk, zakończyło się remisem 7-7. Bramki dla AZS-u AWF-u Poznań zdobyli Patryk Pawlak, 3, Mateusz Nowakowski, Dominik Karulok, Łukasz Kurniewicz i Mateusz Wiśniewski, po jednym trafieniu. Dla toruńskiego pomorzanina Krystian Makowski, 2 bramki, Michał Makowski, Wojciech Rutkowski, Michał Dawid, Filip Sobczak i Sebastian Selner, po jednym trafieniu. W zbliżającej się czwartej kolejce ligowej AZS AWF Poznań zmierzy się z liderem rozgrywek Startem 1954. Trzecią rundę mamy już za sobą, czwartą rundę spotkań, a będzie to półmetek rozgrywek, zaplanowano na 22 stycznia. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Tradycyjnie namawiam do subskrypcji mego kanału na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Pozdrawiam, Mariusz Stypczyński.